podejście, a ucieczka, bo Vardenga ucieka przed zarzutami. Tydzień temu, kilka godzin przed tym, gdy on ogłosił swoje odejście, ja opublikowałem filmik, w którym opowiadam, że dotarłem do kobiety, która występowała w filmie tym, gdzie Vardenga latał po mieście i łapał kobiety za i kobieta ta potwierdziła, że nie było jej zgody na to, żeby Vardenga ją złapał za ani wcześniej nie było na to zgody, ani później i Vardenga się z nią nie kontaktował. No, zobaczę. Nie pokazałem twarzy, nazwiska tej kobiety, ponieważ ona chciała pozostać anonimowa. No to teraz zapraszam na rozmowę z Martą, która także wystąpiła w filmie Bu. Jest z nami dzisiaj Marta Kozłowska, a spotkaliśmy się, Marto, bo poprosiłem cię, byś opowiedziała o tym, jak to 10 lat temu Sylwester Vardenga złapał cię w parku za za twoją zgodą. To jest w ogóle śmieszne, nie? Nie było żadnej zgody, ja w ogóle nie znałam wtedy tego człowieka. Byłam wtedy na spacerze z ówczesnym narzeczonym i też jego... A ja mam ogólnie takie pytanie, bo jakby bezapelacyjne jest to, że posiadam oczy i w momencie, kiedy podesłaliście mi link na Twitter i kliknąłem w ten link, to nie sposób było nie zobaczyć komentarzy, które jakby się przewijają pod tym. I na przykład Mokry Suchar pisze: stary, każdy ma to w chuju, ośmieszasz się jak coś. Albo DZZ pisze: skończ już kurwa XD. Ale masz typ i obsesję. Twoja książka naprawdę musi się źle sprzedać, że tak ciągniesz tego Vardenga. No jakby, no nie ma co mówić, że te komentarze nie są przychylne jakby autorowi tego filmu. I teraz jest pytanie. Ludzie tak reagują na ten film, dlatego że nagrał go Kuba Wąta, czy no on rzeczywiście jest kurwa jakiś nieinteresujący? Gdy ten film nagrał Konopski, komentarze byłyby zupełnie inne. Okej, tak myślicie, tak? Ja może zaciągnąć ten temat? Wiecie, to ja mogę kurwa 17 raz powiedzieć to samo, co ja o tym sądzę, nie? Jakby ten film był zły i obrzydliwy. Tylko z drugiej strony, no teraz jest pytanie, nie? Bo w momencie, na przykład w prawie jest coś takiego, że jak zrobisz coś źle, to zostajesz za to ukarany w jakiś sposób. Czy to płacisz grzywne, czy jakieś kurwa te prace społeczne, czy idziesz do więzienia, czy dostajesz wyrok w zawieszeniu i tak dalej, nie? Dostajesz jakąś karę, no i powiedzmy, jak odbędziesz tą karę, to już jakby przepada ci, to już, no wiesz, już odpowiedziałem za to, dajcie mi spokój, nie? Tutaj jest pytanie, czy Vardenga poniósł jakąś karę? Na pewno poniósł wizerunkową karę. Czy była dostateczna? No pewnie każdy będzie myślał inaczej, nie? Ale większość osób już chyba wychodzi z założenia, że Vardenga swoje odcierpiał za to i to tyle, nie? O znajomymi? No i wiesz, to się działo tak szybko. Ja nawet nie wiem. Dobrze by było, żeby pokazali, którą ona była tą dziewczyną na tym filmie, nie? Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Zostańmy przy zgodzie. Nie było zgody przed, nie, nie ale było. Może, było zgoda, może była zgoda po, jak już tam złapał cię za... I później się zapytał, czy to było ok. Nie. Zobaczymy. Nie, to nie było ok. Tak, wiecie co? Ja się zajmuję badaniem kobiety w piersi. No, odciągam jego rękę w ogóle, typie, co robisz? Tak. Ty słyszysz, jak ja mówię? W ogóle... No właśnie chciałem cię o to zapytać, bo ty... Bo się śmiejemy. Śmiejesz się. Ja, tak. Mówisz, że twój narzeczony zapewne chce dać Vardendze w twarz, ale jednocześnie mówisz to z uśmiechem. Tak, no, totalnie stresowa sytuacja. Bardzo dużo osób reaguje śmiechem w dziwnej i, wiesz, takiej sytuacji. No nawet... A powiedzmy po kolei, on podszedł do was, nie zapytał o zgodę ani o nic, tylko od razu zagadał, że właśnie robi... No dobra, no jakby ja nie wiem, czy jest to materiał jakiś, który mnie jakoś super interesuje pod tym względem, że no tu jej zada jeszcze 10 razy pytanie, jak się z tym czuła i dlaczego i tak dalej, nie? Nie wiem, ja ogólnie jestem kurwa przeciwko jakiemukolwiek molestowaniu, nie? Mnie na przykład w kurwa obrzydzają ludzie, którzy po alkoholu w klubie macają kobiety, nie? To jest kurwa jest to obrzydliwe, nie? Czy na ulicy, czy chodzą, kurwa, próbują jakoś kurwa poderwać w taki, kurwa, dziwny sposób. Nie, mega jest to obrzydzające. Ja nie wiem, bo to, że Vardenga zrobił źle, to on sam w sumie mówi. To, że ten film był niestosowny, zrobiony dla atencji i tak dalej, to w sumie sam powiedział. Parę razy się trochę minął z prawdą, owszem, co do
co do tych zgód i tak dalej, albo nie powiedział pełnej prawdy, no ale to też zostało już dobitnie udokumentowane. Sądowo nikt go nie skazał, nikt go raczej nie skaże już za to i tyle, no. Co mogę więcej jakieś powiedzieć? Badania, tak? I złapał za pi***cie tak, ciebie. Więc ty szybko analizujesz, nie? Myślisz sobie, wiesz, takie ułamki sekundy, nie? Gdzieś tam, badanie piersi. Profilaktyka, tak, nie? Dobrze, nie? Ale co on robi w ogóle? Mhm. Co on robi? Czemu obcy koleś mnie dotyka przy moim narzeczonym ówczesnym, nie? Ja wtedy byłam bardzo wierząca i bardzo pilnowaliśmy takich rzeczy, nie? I obcy koleś mnie maca na ulicy? Mhm. Rozumiesz to? No nie, no właśnie nie rozumiem. To jest po prostu ale wszyscy myśleli, obrzydliwe. Ale wszyscy, którzy to oglądali, myśleli, że ta zgoda była, więc może... Po nagraniu już pogadaliście, nie, nie on wam wytłumaczył. Nie było też po nagraniu, on wam nie wytłumaczył nic? Nie. To było nie. Tak, jak tu widzimy, że on złapał was za pierdzi. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest nagrane. Ja właśnie też, mnie też zawsze zastanawia jedna kwestia, ale to tak prywatnie, nie? Bo są dziewczyny, które jakby dotkniesz się za pierś czy za dupę, no to z większym dystansem do tego podejdą. Pewnie jakiemuś odłamkowi się to spodoba, ale już abstrahując od tego, że większość kobiet sobie tego nie życzy, to właśnie ona powiedziała, że była bardzo wierząca, nie? No dobra, to wyobraź sobie, że jesteś mega wierzący, czekasz tam z dziewczyną do ślubu, wiesz, czystość i tak dalej, nie mieszkacie ze sobą, czasami się widujecie, a tu jakiś kurwa obcy facet przychodzi i za cisia kurwa łapie bez zgody. Ty nie dotknąłeś, kurwa, jakiś youtuber dotknął, nie? No. Właściwie to też jest problematyczne pod tym względem, bo jak nie znasz drugiej osoby, to nie wiesz, jakie ona ma przekonania, nie wiem, czy jest wierząca, niewierząca, czy jest rozwiązła seksualnie, czy nie, czy to będzie przeszkadzać. To jest, kurwa, trochę igranie z losem. Więc no, ja się nawet, jak widziałem pierwotnie ten film, to się dziwiłem, że Wardenga podchodzi... Bo oczywiście, że łatwiej jest podejść do kobiety, która jest sama, bo po prostu, nie? Ale podejść do grupy osób, gdzie jeszcze są faceci, którzy kurwa wiesz, faceci często mają coś takiego, co ty kurwa ten, nie? Więc ja niejednokrotnie słyszałem, jak ktoś się spierdala do drugiego, bo jakiś mężczyzna podszedł zagadać do kobiety, nic jej nie zrobił, przyszedł o coś się zapytać, nie wiem, ją poderwać czy coś, bo kurwa to moja dziewczyna, więc mówię, kurwa ty, takie mówię, strasznie ryzykowałeś to jeszcze w Polsce, że plomby nie wyłapał tam, nie? Nawet... Aha, nie widziałaś kamer nawet wtedy. W sensie, ja widziałam gdzieś tam z oddali jakąś kamerę, ale oni to robili chyba w taki sposób, żeby ja i co się później dowiedziałam, inne dziewczyny się nie zorientowały. Ty wiesz, ja nie wiedziałam, że to jest jakaś taka akcja, że on po prostu odwala taki szajs na mieście. Ja się dopiero później dowiedziałam o tym. Dobrze, ale to właśnie, co się stało później, no bo była ta krótka gadka, którą widzimy w filmie, że on tam pyta, czy dostanie wpysk od waszych partnerów, tam jest rozmowa i on odchodzi i potem już nie rozmawialiście w ogóle? Nie. I nie kontaktował się z wami po nagraniu? Ja nie wiem, ja myślę, że stosunek do tego najlepiej mogą zobrazować kobiety, bo jakby ktoś mnie podszedł i mnie złapał za dupę czy za klatkę piersiową, to ja osobiście miałbym to w piździe, czy tam w chuju. Kobiety trochę inaczej do tego podchodzą i wiem. No nie wiem, ale jakby podszedł i złapał moją siostrę, mamę, dziewczynę czy coś, to bym dążył do tego, żeby mu zrobić krzywdę po prostu. Więc oczywiste jest to, że ja się nie będę solidaryzował z kobietą, która jest mi obca. Mogę mieć taki, a nie inny pogląd. Ale mocniej, wiesz o co chodzi, nie? No ale to jest kurwa temat, który jakby został już poruszony 74 razy w ostatnie pół roku. Ja się dowiedziałam o tym, że wyszedł taki film z taką akcją, bo mi znajomi zaczęli to przesyłać. Konopa coś mówi o mnie, czy co? I się pytali, dlaczego też się maca na mieście? Aha. I się pytali. Proszę usuń moją osobę z tego z Wardęgą, usuń zaraz ci wytłumaczę. Okej, tak szacun na maksa już usunąłem. W sumie rozumiem czemu usuń, napisałem to w szoku. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Co, usuń moją osobę z tego z Wardęgą? I dlaczego też się maca na mieście? Oglądam mecz, no. Wiesz. I wtedy się dowiedziałaś w ogóle, że ten koleś z tamtej historii to jest taki Sylwester Wardęga. Tak. A zaraz sobie synchronizujemy, co? Co by na to? Tak, że ten film jest na necie i że po prostu nie jestem jedyna. A ty tam nie miałaś nawet zasłoniętej twarzy. Na necie i że po prostu nie jestem jedyna. Marta, czy w tym filmiku, cieszę się, że po trzech latach odkupujesz takie rzeczy, to...
Bierząc swoje największe dziwienie, pretensje bardzo zabawne, pan nie miał zamiaru po prostu tu czekać, co tam. Wiedzieliśmy, że nas ktoś nagraje, byśmy mega zaskoczeni, że to trafiło do sieci. Dyna. Okay. A ty tam nie miałaś nawet zasłoniętej twarzy. Rozumiem, że na to też nie wydałaś zgody. Nie, w ogóle na mój wizerunek absolutnie nie. Na to, żeby wystąpić w jakimś filmie. Nie, nie, nie. A ten film krążył po internecie, rozumiesz? Krąży nie, że tak do jakby. A, no. Mhm. Więc. I co, dowiedziałaś no, się? No bardzo nie miała sytuacja, wiesz, ja miałam wtedy 20 lat, nie? Mhm. 20 lat. To jesteś już takim młodym dorosłym, nie? Ale trochę nie wiesz, co zrobić z taką sytuacją. No ja byłam kurwa, jaki presik jest tutaj na delikatnie. Delikatnie, nie? Byłam bardzo wkurzona. Czy przez ten czas próbowałaś na przykład jakoś delikatnie? Delikatnie. No pytanie, pamiętasz tą dziewczynę, z którą wtedy byłeś? Podałabyś mi do niej kontakt, Facebooka, bo sam nie rozumiem, co to jest. Nie, nie, byłam bardzo wkurzona. Czy wiadomo, przez ten czas próbowałaś na przykład jakoś ty się z Wardęgą skontaktować, może żądać usunięcia tego fragmentu, albo właśnie, no czy on przez te 10 lat jakoś jeszcze się do ciebie odzywał? Pisałam do niego, bez żadnego odzewu, na YouTube. Że... no nie, no koleżanko, no to kurwa, no. To już lepiej było mówić, że nie pisałeś do niego, no. Ale pisałem do niego w komentarzu na YouTubie, to kurwa, to naprawdę są nikłe szanse, że ktoś... Ja podejrzewam, że pod tymi swoimi... Pod tymi swoimi prankami to ma, nie wiem, o, weźmy pierwszy z rzędu. 2300 komentarzy, no. Stworzenie wideo o robokocie było dla mnie... To nawet jak tutaj jakiś making of, stary, 2000 komentarzy, to podejrzewam, że wszystkich nie czytał, nie? Że proszę o usunięcie mojego wizerunku z tego filmu, nie? Że nie będę mówić w imieniu wszystkich dziewczyn, ale mówię w swoim imieniu, że nie życzę sobie, żeby ten fragment ze mną był tam zawarty. I mu trzeba być turbo przyjemny, żeby chwytać się takich akcji. Teraz ciężko jest znaleźć dziewczynę, która nie da się macać na prawo i lewo, niż taka, która cię odbyt wyliże w kabinie od kibla. Ale to, że jest ileś kobiet, która domniemanie wyliże ci odbyt w kabinie od kibla, to nie znaczy, kurwa, że ty masz prawo chodzić i molestować kobiety po ulicy. Ja ci mówię szczerze, nie? Zrobiłbyś to, kurwa, komuś z mojej rodziny, to bym ci młotkiem głowę roz***ł. Potrącił cię samochodem, kurwa, albo przy***ł ci deską w łeb. I mam to w chuju, nie? Ty byś miał roz***ny łeb. Ja bym posiedział 3 lata i tyle. Ale już ty byś nigdy więcej już, kurwa, żadnej dziewczyny nie zatknął na mieście. Jakim prawem, nie? Nie pamiętam, żebym dostała jakąkolwiek odpowiedź. Nie uważasz, że gdyby to inna osoba nagrała taki film jak molesty, to opinia publiczna byłaby inna? Pamiętam, jak była taka sytuacja, że Kawiak nagrał taki film, że kolega chyba dał mu challenge, że ma podejść i klepnąć jakąś laskę w dupę. Od razu jest pytanie, macanie dziewczyn jest gorsze niż klepanie w dupę? No nie wiem, no jakby tylko po prostu to jedyną analogię jest. Chyba to u Konopa gdzieś widziałem. A jaka była opinia publiczna odnośnie tego? No moja opinia była taka sama, kurwa, że jest jebanym oblechem. No. Nie. Mhm. Okej, okay, to dlaczego po 10 latach od tej sprawy zgodziłaś się opowiedzieć? Dlaczego dopiero po 10 latach? Wiesz co, wydaje mi się, że masz... Ja też bym się dał złego. Ja bym się dał zmolestować w Wardędze, ale tylko i wyłącznie jakbym mógł dotknąć tutaj, tak go ogładzić po bródce. To on by mnie tutaj mógł dotykać. Sorry, rozmarzyłem się. Ciu? To zawsze masz ochotę, żeby sprawiedliwości stało się zadość. A nie do końca masz też... Nie do końca ja miałam też przestrzeń i możliwości do tego, żeby gdzieś tej sprawiedliwość wtedy dociągnąć do końca, bo tak naprawdę jesteś sama w jakiejś sytuacji, dotknęła ona ciebie i co masz teraz, wiesz, masz się sądzić, to kosztuje, wiesz, masz, co masz zrobić, jesteś małym człowiekiem w internecie pośród, wiesz, wielu... innych. No, tak jak się okazuje, znanych osób, jak Wardęga. Mhm. A co by się musiało stać, żebyś ty właśnie poczuła, że sprawiedliwości dla ciebie stało się zadość? W twarz mnie przeprosił, po prostu spotkał się ze mną w cztery oczy, albo przynajmniej może nagrał jakiś film przepraszający z imienia po kolei każdą dziewczynę, nie tylko mnie, tak naprawdę każdą dziewczynę, nie? I żeby przyznał się do błędu, żeby po prostu powiedział prawdę. Zaraz zrobimy synchro. Nie wiem, w sensie... Wierzę w to, że ludzie się mogą zmieniać. Minęło 10 lat, ta zmiana u pana w łonie zaszła, więc może by się ogarnął, może by się trochę zrehabilitował, nie? Że jednak, żeby po prostu powiedział, że
zrobił coś bardzo głupiego. Już to mu powiedział, i że szczerze przeprasza za to. No, ale no to on już przepraszał, mówił, że przeprasza wszystkie dziewczyny za to, że, bo ten film był głupi. No ale to za mało? Wiesz, tak, uważam, że to za mało. Jeżeli dotknął mnie osobiście, to powie... Kurwa, mógłby... Wardenga też chyba kiedyś miał taką aferę, że on nagrał niby takiego pranka, chyba że jakimś... że jakimś kamerą, czy jakimś telefonem zaglądał kobiecie pod sukienkę, kurwa, czy coś takiego było, nie? Kurwa, to lata temu też było. Wardenga powinien zrobić jedną rzecz, nawet jak tego nie czuję, żeby zamknąć im wszystkich mordy. Nie wiem, niech się zaangażuje w jakąś, kurwa, akcję społeczną przeciwko molestowaniu kobiet i tyle, no. Może tam wesprze jakąś fundację, coś tam, nie wiem, jakieś warsztaty może poprowadzi. Przyzna się do swoich błędów i tyle, nie? To nie on był? Aha, okej. Okay. To sorry? Czekaj. Wardenga, skandal. O, to chyba nie znajdę. Z jaką firmą to było? Reklama LG. O! To znalazłem, pierwszy link. LG przeprasza za seksizm z reklamie Wardenga na Legra Zboczeńca. No to coś takiego tutaj było, nie chce mi się tego czytać. Więc no, wiesz o co chodzi. Powinien osobiście mnie przeprosić. Czy myślałaś o tym, żeby jakieś kroki prawne wyciągać? Trochę jest to trudne, nie? Bo to jest bardzo dużo zachodu i... Ja nie jestem tak jakby jakoś mega... Nie czuję jakiejś mega wersji do Wardengi przez to, że nagrał tego typu film. Ale tak jak mówię, nie? Większą bym na pewno czuł i miałbym mu za złe, jakby to dotknęło kogoś, kogo znam. Nie będę pierdolił. Ja uważam, że też masę zjebanych filmów wrzuciłem do internetu. I to tyle, nie? Trochę próbował, na pewno trochę próbował sobie umniejszyć. Ja myślę, że jakby od początku, przykład jak była drama z W ogóle Poland, by powiedział wszystko tak jak się sprawy mają, a nie takie, wiesz, takie półprawdy, to teraz już by nikt tego do końca nie wyciągnął, nie? No bo było to, wiesz, parę lat temu, tylko że on tam nie powiedział, coś tam z tymi zgodami jest, że... Wtedy powiedział, kurwa, nagrałem zjebany film, kurwa, mega przepraszam, jak ktoś się czuje, kurwa, pokrzywdzony, nikt do mnie napisze, zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Niektóre kobiety nie mają nic do mnie, nie mają mi za złe, tak jak pokazał tam, że z jakąś ma kontakt i o serialach się gadają, więc no. Tylko chyba to trochę ego mu nie pozwoliło wtedy tak wyciąć tej sytuacji, bo musiałby też jakby wziąć trochę na barki, a w momencie, kiedy miał dramę w tamtym momencie z tym jest W ogóle Poland, no to nie było mu to na rękę, nie? To chyba był ten problem, bo gdyby raz jakby raz a dobrze to wtedy zrobił, to teraz wątory nie miałyby co publikować w tym temacie. Bo oni mu nie zarzucałem tego, że on się nigdy do tego nie odniósł, tylko że tam trochę poprzeinaczał albo że nie powiedział całej prawdy, nie? I trzeba też mieć jakąś pomoc w tym i... Ale myślę, że jeżeli się znajdzie więcej dziewczyn... Ale to były trochę inne czasy, kiedy rzucenie czegoś takiego do internetu nie było szokujące. Ale było złe. Nie było szokujące, owszem, ale było złe. To jest analogicznie jak ja, kurwa, dzwoniłem po ludziach. Czy to było szokujące na tamte czasy? Nie. Ale było złe. I to chyba też jest spoko, że po czasie świadomość ludzka trochę wzrosła w tym temacie. Myślę, że nad niektórymi kwestiami nadal jesteśmy przewrażliwieni. Jesteśmy przewrażliwieni w wielu tematach, ale ma to też jakieś pozytywne aspekty, nie? Tylko boję się trochę, że popadniemy koniec końców ze skrajności w skrajność, bo tak jak kiedyś można było wszystko i to było złe, to teraz nie można nic i to też jest złe. Po prostu, nie? Dzwonić tylko o zabiust nie łapałeś? No nie, no i ja też nigdy, kurwa, niczyjej twarzy do internetu tak jakby z tych osób nie wstawiłem, więc one się mogły poczuć źle tak prywatnie dla siebie, jeśli się poczuły źle, ale nikt w internecie nie wiedział, że to jest, nie wiem, Marta, Karolina, Tomasz, Sylwester czy Sergiusz, nie? Więc nie miały, bo nie było jak zlokalizować tych osób. A z tego filmu? No mamy już dwie w sumie z tobą. Tak, to może byśmy złożyły jakiś pozew grupowy czy coś takiego. Mhm. Nie wiem, po prostu to nie może być tak, że takie czyny są bezkarne, bo to pokazuje przede wszystkim też młodym ludziom, nie? Że taki film może sobie krążyć po sieci, że tam Guardiola jest wyśmiewany, że wiesz, że po prostu, że kobieta może być, co, traktowana w sposób właśnie taki, nie? Przedmiotowo, tak? Nie? Absurdalne. Absurd. Też za Wardengą jakby nie stoją w tym temacie
i to też jest jego duży minus, nie stoi też taka ta fascynacja pornografią, OnlyFansami, nagością. No nie bez, bo wiesz, bo on nie jest wyrolem, bo nagrał ten film, tylko on jest wyrolem i nagrał ten film. Na takiej zasadzie, nie? I to jest właśnie jego ten. Bo gdyby on robił takie kampanie społeczne, nie wiem, 10 takich zrobił, jedna by mu chujowo wyszła, to ludzie by machnęli na to ręką, ale też to potęguje to, że wiesz, on o tych OnlyFansach mówi, o tej pornografii, o tych jakichś i tak dalej, nie? Tak. Podsumowując, co sądzisz o całej tej historii? Czy ona jakoś wpłynęła na twoje życie? No i co? Może chcesz coś jeszcze właśnie przekazać Wardędze? Na pewno zapamiętałam tę sytuację, bo po 10 latach rozmawiamy o niej, a ja pamiętam, jaka była temperatura tego dnia i jaka była pogoda. Czułam się bardzo źle z tym. Czułam się taka, wiesz, taka jakaś taka brudna i taka, że jak ja mogłam pozwolić na to, żeby ktoś mnie dotknął w taki sposób, wiesz, że na siebie brałam te wszystkie rzeczy, nie? Obwiniałaś się. Obwiniałam się za to, no. Obwiniałam się też za to. Dosyć trudne chyba to jest. Możesz powtórzyć pytanie? Możemy też na tym skończyć. Co sądzisz dzisiaj o Wardędze i o tym wszystkim? O jego odejściu z internetu? Tak podsumowując. Wiesz co, no... Myślę, że z internetu można sobie odejść, ale z życia sobie... Dopóki jesteś tutaj na tej ziemi, to sobie nie odejdziesz, nie? I serio zastanawiam się. Ale zastanawiam się, Sylwester, że nie jest ci głupio, że wiele osób, wiele kobiet skrzywdziłeś i tak po prostu sobie rzucasz w eter, że przepraszasz, albo że teraz odchodzisz z internetu. W ogóle co to znaczy? W ogóle nie rozumiem takiej sytuacji. Bardzo bym chciała, żebyś przeprosił, żebyś się przyznał, żebyś powiedział prawdę. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości? Game over, Wardęga. Przeproś i dopiero wtedy odejdź. No i to tyle, nie? No kurwa, no. 17 razy nie będę dzielił tego samego włosa na 4.